welcome to the world I'm wired. Why the disconnect? Dzień dobry, ja jestem Rok. A ja jestem po prostu ten drugi. Zaskoczyłem cię, nie? Co z tym starym trochę bardzo lubi. Grać nie tylko, witam cię serdecznie, najdroższy przyjacielu. Kontynuujemy. Jak najbardziej, gdzieś tam tym z tą stronę musimy jakiś fajny staż znaleźć, czy coś w ten... Okej. Okay. Da się zrobić? W ogóle nazwa misji, nie? No hard feelings. Okej. Okay. Czyli z kategorii tato nie rozumiał, że mnie to boli. To tak jak na ostatnim odcinku coś. No taką, wiesz, brzydką łączność chciałem wmontować. Jest kolejny save, bardzo dobrze. Wow. Nawet nie uwierzysz, ile osób mnie na live pytało, co z Borderlands. Uznali, że się pokłóciliśmy ze sobą, wiesz? Tak, a nie mówili, że nie żyjemy? A nie, ty żyłeś. A obaj żeśmy żyli, tylko każdy w ramach... Aha. ...twojego kanału. Jasne. Dobra, ja tutaj strzelam z tej pierdółki. Pora zabawić się dokładnie tym. Wow. Moje! Dobrze, okej. Okay. Nawet nie pytam, co to było, żeby się nie wkurzyć. O, ja pierniczy pisał ogromne obrażenia i to jeszcze razy 8, czy coś. Nie wiem, co to będzie, ale... Zapowiada się słodko. Jakiś grenade mode? No, jakiś tak. Okej. Okay. Dziwne wrażenie, że zmierzamy do czegoś bardzo grubego. No. Wow. Barki... Wrench? Fire melon. Że what? Nie ma, tu jakieś skrzynki są, to za ammo pewnie. O. Ammo, kasa, granaty, tego typu rzeczy. Okidoki. Tu trzeba podejść do tego. Mhm. Nie. Wow! Śmierdzi jak nagroda! What the fuck? Skubańcy, tego się nie spodziewałem. Jest jeszcze przyszedłeś zawał. Napierdzielam ostro. Unstoppable. Roy sobie znalazł kurde karabin. 300 pocisków w tym magazynku. Lepszy niż peczeń. No. Jak widzicie, ja też się mam czym pochwalić. Obaj teraz walimy laserami, znaczy tym... Acidem. Z laserowej dzidy, kurwa! Potem na obrotowym. Tempe chuje. Return. Jest do wyboru jakaś spolówka. Takie se. Takie se? Jakie no. Shoty. 62 na 17. No to ci powiem. A jak u ciebie jest... Nie wiem, co tam masz za wybór. Ja miałem karabin i strzelbę. 7x7 tutaj jeszcze większe, ale tu tylko 3 pociski. Dobra, nie, błąd! Pamiętasz tego pociąga, co cię ostatnio przejechał? No. Teraz musimy go przejąć. Będziesz mógł się na nim zemścić, będziesz mógł jego przejechać. Dobrze. Ostatnio zacząłem się bawić snajperką, to już mówię do widzów, którzy nie wiem, może nie oglądali czy coś. Zacząłem się bawić snajperką i świetnie się z tym czuję. To bardzo dobrze, tak się zaczynało i tak to... A tym bardziej, żeśmy Mordekaja spotkali w poprzedniej misji, on gdzieś tam chyba siedzi na górze nawet. W Mordepchaja? Tak, jest tam, nawet go, ten, na zbliżeniu go zobaczyłem. Okay. To tak, to mi się jeszcze lepiej strzela w związku z tym. Patrz, jaki tutaj mamy w ogóle dzienniczek. Musimy się spotkać z Tiną, ja to biorę na siebie. Na klatę, albo ona będzie musiała na klatę wziąć. Hyperion Train będzie do ciebie. Dlaczego? Ja bym zawsze to gorsze. Uważaj, mija! Boże, jedne wielkie pułapki tutaj. No. Nie da się tego zestrzelić. Nie wiem, czy tak do końca dobrze idziemy. Trzeba gdzieś tam wyjść na górę, ale musimy poszukać... Wow!
Palisz się, hopie, hopie. Ej, Rok, ty coś teraz, nie? To zaraz zrobimy bajer. I co się dzieje? Oj, ja ci kręcę muzycznie, coś się znowu zaczęło dziać. No. Kapi, życzka. Wow! Jest, żyjesz? Ty żyję, wieżyczka mi da mi sekunda. O, tak? Mhm. O, to ekstra. No, przydatne ci powiem. A jest wejście, jest wejście. Okej, Rok, ty kręcisz, nie? Tak. Robimy dla widzów Jackassa. Okej. Hello, this is Patrick Rodziewski, welcome to Jackass! Jest słabo, kurde, liczyłem, że gdzieś cię odrzuci. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Nie można. No, będziemy się starać. Nie, to są, kurde, nie chcą, co postrzeliłem kogoś. Wow! What the fuck? How I fucking love this game! Boże, oby ona była po naszej stronie, błagam! To jest Tina. Ja nie wiem, czy to teraz o pedofilię nie za ten. Będzie pedofilia, czy nie będzie? Nie, co ty, stary, nie. Ty obok niej lepiej wyglądasz. Ja pierniczę. Zboczony stary, brodaty drwal. Ty jej postaw kloca, a ja postawię wieżyczkę. Świnia. Krótka. Jest jaka ciężka psychodela, kuma jej oczy. Co to kurwa jest? I czy jak ona się rusza? Co ona zrobiła z tymi króliczkami? Ja pierdzie. Zrobiła planking. No. Ja nic nie mówię. Ja też nie. Co żeś jej zrobił? To, musisz wiedzieć? O, Jezus. Ona mnie cały czas lustruje tymi oczami. Sama się o to prosi, to chciałeś powiedzieć? Nie no, pięknie. Dwóch starych z wyroli, mała dziewczynka, no. Ale co, zrobić, czy...? Nie ma pojęcia. Czekaj, czekaj. Nie, tam gdzieś quest pokazuje nam, w tamtą stronę musimy iść. Okej. Okay. Patrz, klientka ma w mieszkaniu ten... szafę z amunicją, to wiesz, to dobrze o niej świadczy. Stra. Our kind of girl. Przynajmniej jest zabezpieczona. No to nic, to chyba mamy iść wyżej, nie? Czy nie? Tak, to, znaczy, wiesz co? Chyba trzeba wyjść stąd. Zobacz, jakie przytulne miejsce to jest w ogóle. Popatrz na te domki, tak? Tak, domki, miny, karabiny maszynowe, bomby i psychodela na ryju. W sumie brzmi jak moje mieszkanie. O, tu coś jest. A propos twojego mieszkania, ja cały czas mam special, a teraz ostatnio nie puszczałem tego, wiesz który? Wiem, który. Nie puszczałem tego, bo wiesz, są to albo błędy na YouTube, albo YouTube postanowił trochę zmienić sposób wyszukiwania filmów. Aha. I się w ogóle nie dodają do subskrypcji, szkoda mi tego zmarnować, kurczę. Rozumiem. Ostatnio gdzieś tam jakiegoś takiego amerykańskiego kolesia, który robi filmy, nie? No. Słuchałem jego ten i strasznie narzekał, że od dzisiaj na YouTubie będą tylko Minecrafty widoczne, bo to są najpopularniejsze. A YouTube teraz selekcjonuje filmy na stronę główną pod względem popularności tematu. Aha, na tej zasadzie. Ale co rozumiesz poprzez popularność tematu? No na przykład, jeżeli dużo osób się interesuje Minecraftem, nie? Bardzo dużo. No to oni wolą na pierwszą stronę dać więcej filmów z Minecraftem niż na przykład film... Jezu! No, masakra, nie? No my z tym nigdy nie wygramy, kurwa. No. Uważaj, żeby cię znowu... Trojo? Możesz sobie wyobrazić teraz, jaki miałem wyraz twarzy przed kamerą. Ja widziałem tylko, jak chmurka, wiesz, się rozwiewa. Znowu cię przelejechał. I znowu musiałem za to zabulić. Stałem obok, tak bezpiecznie. Ej, synku, tak nie, teraz pewnie nie, teraz życzyłem, kora. Jak to? Synku, teraz nie jest pora na Angry Birds, teraz jest pora na Roya. Zobacz. Dalej Angry. Tu jest Roya, Angry Royo.
Tato! No, spoko, spoko. Tato! Ja mam wrażenie, że twój syn podkładał tej dziewczynce głos. Tato! Synku, też tą psychodelę usłyszałem, wiesz? Synku, dobrze, dobrze. Dobra, idziemy tam gdzieś dalej, okej? Okay? Dobra, prowadź. Wiesz co, tutaj jest taki chyba trzeba ślimakiem? Nie wiem zresztą. Tak, chyba tak. Bo jesteśmy niedaleko. Aha, ślimakiem trzeba będzie tutaj się wspiąć, coś czuję, właśnie. No. Zobaczymy. Tutaj na Janka chyba się nie uda. A, nawet się udało. Jesteś wyższy, lepiej skaczesz. A nie, jednak też dałem radę. Bardzo dobrze. Głupio by było teraz spaść. Fuck! O, dobra. Pobiegniemy dookoła, zobaczymy, może jest jakieś tak. Wejście. Uwaga na pociągi. Dobra. To może tędy. Albo nie, jest bliżej ten. Okej, okay, jest, udało się. Uważaj, Rok! Jezus! Wow. No. Tak, kurde, pociąg przejeżdża raz na 5 minut i obaj żeśmy prawie wpadli znowu. Coś tu jest zaznaczone na tym. Uważaj, strzelają do ciebie. O, rany. Wiem, spokojnie. Liczę już znowu muzykę jak z tego. No. Muszę przeładować bazukę. Okej, wziąłem jej tę rakietę. Wow! Padają. Podbiegam. Okej. Padł i level up. Ja to samo. Ding, miałem napis. On miał zaraz jednorękiego bandytę na plenach, w lerach. Dałem play. Stolet maszynowy wypadł z boku. Nieźle, nieźle. Rzuciłem mu granat pod tyłek. Wow! Dej. Padł! Padł, pewnie, że padł. Stolety, a dalej strzelają do nas brzydko. Nie wiem do końca skąd. Okej, u góry, na wzgórzu masz. Samolot! Jest. A, uciekł mi z Kubaniec. Ale kroją. Yeah! Fuck off! Elegancko padł. Kwaszego padł, kolejny wielki. Kwasuj! Ej, Misza, dobrze? Ja się kręcę. Ohu. Ale się tu dzieje. Jak ta ciecz fajnie tutaj, wiesz, płynie. No. No, physics całkiem najgorszy. To prawda. Dobra, wieżyczka. Pad kolejny. Mam goście. Maruder. Jak sobie radzisz? Abo. Okej, podnoszę cię. Ale będę chyba miał sekunda za niego. Aga! Możesz na chwilę ten pomóc mi? Bo muszę walić ze strzelby. Dobra. A, pięknie! Dorwałeś go? Odpowiednio wyprowadzałem pociski, bo ja mam te wolne, rakietowe. Ale nie ma rady, muszę się przesiąść teraz na strzelbę. Następni! Są. Walę ze strzelby niczym Tom Sizemore w Pearl Harbor. O, Lander. Okej, stawiam wieżę, może ona coś nam pomoże. What the fuck?
Ja pierdzi, ona ma rakiety już na twojej wieży? Nie, yeah, pięknie. Giną, giną. Dobra. Ta tu jest akcja. No, no, cały czas coś się dzieje. Pięknie, pięknie, elegancko, Rocky. Dobra, zapuszczam się odważnie w głąb. Dobrze. Tylko nie przesadź. Wiesz, że zawsze przesadzam. Biedny Rocky. Zawsze ma nadzieję, że jeszcze ma jakąś kontrolę nad biednym Rojem. Trzeba tam skoczyć gdzieś na górę chyba. Okej. Okay. Uwaga, wrogowie! Tu nawet te budynki wyglądają jak żołnierze. Dobra. Dobra, muszę przeładować tę świnię. Ładuj, przeładuj. Słyszałem, że coś ogarnąłeś. Tak, tak, cały czas zbieram jakieś, wiesz, kasę, ammo, tego typu rzeczy. Mm. Ammo się dzieli, więc... Nie, 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 luzik, bluzik. Teraz tutaj myślisz, że tędy? Czy tam na górę, czy nie? Błądzę, nie, błądzę. Tam chyba na górę trzeba, ale... Wiesz co, tutaj jest przejście, wiesz? A tutaj, tutaj jest faktycznie, no. Mówi Taco Bell? Berserker. Kiet. Przytrzymałem za długo klawisz, kurde, mi zmieniło broń na jakiś pstrykacz. Okay. Ten karabin nie jest jakiś super najlepszy na świecie. Tak? Wszystko. Wolno zadaje ten damage. Nie. No tak, 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 to te kwasowe trochę lecą. Okej, okay, odpadł. To jakieś fioletowe drzwi. Ale okay. Nie, tu... Wiesz, liczyłem na to, że tam z tej fioletowej waluty coś wyleci, ale... Aha, rozumiem, rozumiem. Jest tu jakaś rakietnica następna. Jezu, yes, yeah, I have two unspent skill points. Woo! To git. Dzień dziecka. Dzień dziecka. Oh yeah. 50% magazine size. Jeszcze mocniej. Okej, okay, tu widzę, że coś wziąłeś, no to chyba musimy to... Tak, 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 tak. Musimy to teraz wykorzystać. Coś pisało... Aha, tu jest ten. Znowu ten pociąg zasuwa. Tam gdzieś jest pokazany cel tej wyprawy naszej. W tamtą stronę chyba trzeba wrócić gdzieś w okolicy tej dziewczynki czy coś. Już, 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 już. Tylko tutaj ostatnie szlify. Takie się na mnie rzuciły. Idę do ciebie. To lepiej się czuję na ziemi jednak. Tam na górze coś się działo większego, ale nie wiem co. Mhm. Dobra, grunt, że żyjemy. To jest najważniejsze, okej. Dobra. Cały czas jakaś zadyma, ja mam wrażenie, że Mordekaj coś tam strzela cały czas. Wie? Cały czas strzela z dupy. Wymieniłeś sobie sprówkę, czy...? Nie, nie mam amunicji do karabinu, więc teraz przesiadam się na strzelbę. Aha, aha. Trzeba wrócić do tej laski małej. Aha, okej. Ja cały czas jak tylko berserker mi się odpali, to od razu go ten uruchamiam. Strasznie fajnie jest. Tak, ale że co, że szybciej biegasz i chcesz się zachować, wiesz, agresywniej? Nie, 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 wiesz, regeneruje mi ammo, a poza tym fajnie krzyczy i tak... Faktycznie. Totalnie nie w moim stylu, że lubię. A ty w jakie skille idziesz właśnie u siebie? Wiesz co, ja tak troszkę losowo wybierałem, na początku nie do końca byłem pewny. To się nazywa Gunzerking po prostu. Okej. Nie, zaraz, 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 nie, 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 nie. Dobra, może dobrze mówię? A znaczy, trzeba jakieś BDS-y? A to się nazywa Rampage, jedę w Rampage! Oh yeah! No. I co, masz jakieś BDS-y? Reduction, Battlefront, Expertise. Ja mam jeden token. Mhm. Gun damage, ale mam dużo tych. To już przy każdej kolejnej postaci będzie większy ubaw.
To na pewno. Okej. A kupiłem ammo od Groma. Tak, a no widzisz. Chryste panie. Wiem, słyszałem. Ta klientka wygląda jak muminek, ale taki niepokojący trochę. No troszkę tak. Poza tym ona układa wierszyki, ja nie wiem, czy to nie jest nasza działka. Dobre. O, maszuję mentarka. Dobrze, jest fulik. Dobra. Chodź, śmignijmy gdzieś dalej. Czekaj, musimy poczekać, aż ona coś tam zrobi. I powiedziała, że musi być sama. W ogóle się nie rymuje, wiesz? Bro things make people die. Jaka psychopatka. O kurwa, ale finezja. Co ona zrobiła? Co to jest za popierdolona gra? To Jezu. Z tą grą biedna klientka. Nie, to jest NPC, który naprawdę chce słuchać. Patrz, taka wyrwana troszkę, jak wiesz, z Alicji w Krainie Czarów. Zobacz, to jest nawet ten stolik z herbatką. No właśnie, nie wiem, czy to nie jest czasem, wiesz... Odwołanie jawne, nie? No. Zajebiste. Princess Fluffy Butt. No tak, ona z królikami, nie? Tak. No okej, Rok, no to nic. Śmigamy, wysadzić w powietrze pociąg? Chyba tak. On dwa razy cię przejechał, teraz możemy się zemścić. No. Ciebie prawie raz. No. Tam czasowa, bracie? Zbliżamy się do ruchego końca, ale myślę, że jeszcze zdążymy wywalić w powietrze go. Dobra, no okej. To może być piękna katastrofa. No, a my lubimy do takich doprowadzać. Z nieukrywaną satysfakcją. Muszę zobaczyć, tu jest jakiś samochód do wzięcia. Nie, tu się tylko biega. No to trochę lipnie, no ale okej. Spoko, spoko. Zasuwam jak mała rakieta. Okay. Trochę zagubiona mała rakieta. No troszkę się tutaj pogubiłem, to fakt. Ale jest dobrze, dobrze idziemy. Kurde, ten księżyc, totalna jazda. Niezły klimat, nie powiem. Roje, co tam w tych... Pamiętasz, jak żeśmy rozmawiali o tych premierach, nie? Aha. Coś powychodziło z tych slasherów? Czy znaczy z tych nie slasherów, tylko... Nie wiem, ale widziałem na Golu recenzję tego Orcs and Human i dostał niezłe baty. Serio? No, słabo. Pod tym względem... No teraz mamy oczywiście medala. No. Tak. Na pewno się pobawimy. Jak najbardziej. Tak gdzieś się wspiąć chyba do góry. No. Asasyn. Asasyn. Asasyn też na dniach, nie? Mhm. Brakuje mi jakiegoś takiego solidnego RPG, ale takiego, wiesz... Słuchaj, ja będę miał coś od Techlandu, wiesz? A tak, ja też gadałem z Elkerem z Techlandu. Będzie coś, ale oni na razie nad tym knują, wiesz? Ale nie, ja mam jakąś taką... Oni wydają coś, wiesz? Takiego RPG-a postnuklearnego. Aha. To ci dam znać, ale w takim... Takim dziwnym trochę uniwersum, jakiś taki widok jest trochę z góry, tak trochę bajkowo wygląda. Aha. Ale to może być ciekawe. Może krater? No, krater. Krater, no, ja już grałem w kratera. Tak? Tak, grałem w kratera, tam na Steamie był swego czasu już. Wow. Tam do... Jak wrażenia? Powiem ci, jakby to powiedzieć. Nie rozwaliło mnie, ale sama stylistyka gry, świat, środowisko, walka, fajna, ale wiesz, to jakby hack and slash powinien mieć taki pierwiastek, że nie trzeba myśleć specjalnie nad hack and slashem, nie? A, bo to jest hack and slash jakby? To jest taki jakby drużynowy hack and slash postnuklearny.
drużynowy, gdzie masz zestawy postaci, wymieniasz te postacie, przywiązujesz się jakby do jednej postaci za bardzo, bo tam masz różne ulepszone wersje konkretnych klas postaci, wiesz, znaczy po prostu na duże rzeczy trzeba uważać, tak, odpowiednio planować i zabija to taki pierwotny, niezobowiązujący fan. O, że ta gra nie wciągnęła mnie na długo. Aha, no sprawdzę sobie, sprawdzę i zobaczyć. Napierdalam? No, uważaj, to jakiś większy robak. Też czuję, że ta misja się skończy większym walnięciem, bo tutaj, wiesz, będzie można te cholerne króliki wysadzić w powietrze. O, ten ptak jest, kurde, konkretny. Dobra, rzucam tą. Dobra. A ty niech się spali. Okej, Rock. Ale powinienem wyjść z tego. Dobra, teraz możesz mnie uratować. Dobra. Biecz! Podziękował. Ludzik. Fajny, kolorowy robel. No, wysrał coś? Nie, właśnie. Ciekawe. Parę dolarów. Okej, okay, instaluję panią króliczek. Instaluj panią króliczek. Nie, to na razie coś żeśmy zabrali stąd, wiesz? Aha, okej. Okay. Coś czuję, że to będzie dłuższa Dobra, to chyba nie zdążymy, wiesz? No, może być problem w takim razie, faktycznie. Dobra, no to następnym razem. Będziemy napadali na... No, nie przeżył tego. Nie. Pięknie wybuchają, pięknie lądują. Kochani, tak jak powiedział, następnym razem również powinna czekać na was malutka dawka rozpierdolu, podkręcona komentarzem duetu Rock and Roll. Rock, dziękuję ci za partyjkę. Trzymajcie się, pa, pa!